Witam wszystkich serdecznie. Podsumowanie w sumie 2 tygodni, nawet jak nie więcej, co tu się podziało. Więc zaczynamy od razu, jak to się mówi, bez pierdolety, co się udało zrobić. Więc tutaj lecą tematy, do tego pójdziemy. Tak, od początku. Udaje się pomału ogarniać kable, tutaj co idą. Mam takie specjalne mocowania na rury. Takie podwójne, więc już tutaj stronę DC robię. Tutaj muszę te wszystkie rury, co wychodzą ze ściany, wywalić, to wszystko na nowo zrobić, dlatego na razie stoję, czekam na pogodę. Tutaj trochę to może nie widać, ale to jest lepiej ogarnięte niż było. Nie ma już kabli, które, jak to się mówi, sterczą byle jak, już jest troszeczkę to lepiej zrobione, ale jeszcze to ma dużo do zrobienia, dużo ma do życzenia. Muszę jeszcze wyciągnąć kable, co z ostatniej sekcji było, bo już zaczynamy robić testy akumulatorów. Tu już po teście się ładuje, tutaj sobie ładuje, powiedzmy, ogniwa, żeby powerbanka, żeby sobie zasilić tablet, na którym będę zaraz to edytował. No i waga, żeby zmierzyć wagę akumulatora. Uruchomiłem stary system ładowania akumulatorów. To jest taka mocniejsza przetwornica DC-DC. 24 na 12. Tutaj jeszcze mamy termik i wentylator. Raz na jakiś czas się włącza, jest to naprawdę ciepłe, ale daje radę. Więc nie mamy za dużo słońca, jest dzień, ale jesteśmy w stanie się naładować tu i w stanie się naładować tu, z tego co jest. I oto tutaj kaman. Co tu jeszcze się podziało? Tutaj trochę ogarnąłem, trochę. Dużo jeszcze tutaj, tu jeszcze chcę coś porobić w tej strefie, żeby lepiej zarządzić miejscem, ale to potrzebuje czasu. Tutaj był eksperyment z akumulatora. Jestem w trakcie jeszcze, więc to będzie zmontowane na pewno później niż to, co teraz widzicie. Tutaj musiałem dolać do zbiornika troszeczkę wody, bo tutaj stan jest, mniej więcej nawet widać na rurce, jak gdzie jest. Bo nie wiedziałem, ile mi tutaj wyjdzie do węży. Bawiłem się z uszczelnianiem, miałem duży problem tu uszczelnić. Okazało się, że za mało konopek dałem. A tutaj robiłem rzeźbę, żeby jakoś to zrobić. Dorzuciłem jeszcze, chcę dorzucić jeszcze więcej uchwytów, żeby to bardziej usztywnić. No i do testu agregatu z samochodu i kosiarki robię nową skrzynkę przełączeniową. Każdy jeden to jest, w sumie jest wykorzystane 4 przewody po 4, czyli tu mamy 16. 4, 8, 16, dobrze mówię, neutral na razie, raczej u ziemi jest zostawiony jako rezerwa, jakbym coś chciał użyć, więc każdy kabel to jest jeden przewód, to mam puszczone górą, tam i aż do płyt stykowych, więc od tej strony powiedzmy tyle tutaj się zmieniło, że dorzuciłem kolejne kable. Chodzi o to, żeby spadki napięcia nie były, bo jak zacząłem sobie to liczyć wszystko i kombinować, czemu tak słabo agregaty działają, to doszedłem do wniosku. Jeszcze takie filtry są, bo z pierwszego obiegu, jak czyściłem rury, to mi bardzo dużo syfu wyszło. O, chyba się włączył termik. Chcę pokazać, że się kręci. Nie wiem, czy będzie widać. Nie będzie widać, że się kręci. Dobra. Chodzi o to, że dużo syfu jest w tych grzejnikach, w tym, no, zoom, złapiesz zoom, jest, w tym jest dużo syfu w grzejniku, a w tym jeszcze więcej było, bo to jest połówka z tego, co miała być, no ale jak wyszło, tak wyszło. Teraz jeszcze muszę się rozprawić z tym grzejnikiem i z tym grzejnikiem, więc cały czas tutaj działam. Są takie, jak to się mówi, prace, że nie widać, ale się dużo dzieje. Tutaj mam kable, co pruliśmy z tyłu,
Są zaś tu, bo na nowo szyję część tej szafki. Stanowisko do pomiarów akumulatorów wykonane jest... Staram się. Jeszcze bym musiał wykombinować i mam pomysł, jak jeszcze UPS-a zrobić na 12 albo 24, ale to potrzebuje czasu, a nie będę tego zaczynał, póki nie mam innych rzeczy pokończonych. Ten rok będzie kończenie tematów, więc poprawiam okablowanie. Zobaczę w testach, jak to wyjdzie. Oporność na kablach powinna spaść. Przepraszam. Na nowo będzie przyłącze do samego alternatora robione. Tu mam w ogóle wyciągnięte przyłącze. Jak widać, nie ma żadnych kabli do akumulatora. Będzie na nowo robione przyłącze w tym alternatorze, jak i w tym. Wszystko będzie robione na nowo, żeby ustandaryzować i ułatwić. Wydech z agregatu plus kogeneratora będzie robiony. Jedynie muszę sobie najpierw zrobić infrastrukturę, którą nie umiem zmienić, czyli muszę te rury zrobić na nowo. Lepiej, bo to tak jest za tą butlą, za wszystkim. Później zacznę pruć światło, rekuperację i tak dalej. Więc jest dużo jeszcze do zrobienia, ale przynajmniej te najdłuższe tematy lecą, to znaczy pomiar mojego magazynu energii oraz poprawę infrastruktury, ukablowania. Więc cały czas coś, ale nie widać tego, jak to się mówi. Nie będę naciągał na minuty, bo nie ma za bardzo o czym gadać. Każdy odcinek, który się tworzy, bo ich tam kilka jest w kolejce, będzie pokazywał, co się dzieje na zapleczu. Więc nie zagaduję. Życzę jeszcze miłego weekendu albo miłego tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.